Ale, ale moi drodzy, witamy serdecznie! Dzisiaj idziemy, w ogóle widzowie, u Bzyka znaleźliśmy domek anioła i dzisiaj się do niego udamy, przyjaciele. W ogóle przeprowadziliśmy się do takich dwóch domeczków, bo zbudowaliśmy również u Bzyka, także śledźcie całą serię u każdego i zaraz wam je pokażemy. Panowie, witam Dave'a oraz Bzyka. Cześć, witam. Rozbawiłem się, bo siedzi z tą borówką, że co on tam ma. Jeżyna, słuchaj. A to jest jabłko w ogóle. Nie, co ty gadasz, to jest jeżyna. No dobra, berry. Zabierajcie najważniejsze rzeczy, jakie tu macie. Nie wiem, złoty bursztyn wygląda na bogate. Ja już mam wszystko. Ile mamy grawit bloków? Weźcie to, czemu wy tego nie zabieracie? Płytę trzeba zabrać, kamień regeneracji, weźcie sobie to załóżcie, co wy robicie? Ale ja to mam. Ja nie mam, no. No to kurde, zakładaj stary, to jest bardzo ważne. Jakieś drewno się przyda. To już się Alion, nie przyda. Jak ci się podoba to? Dobra, to jeszcze. Że moje strzały robią tak. To. Jakie strzały? Trują? O co, ty nie, masz trujące nie. strzały? Co, jesteście gotowi? Wszystko przygotowane? Macie rzeczy? To? Tak, tak, księga tak, wiedzy jest też gotowe, trzeba jest zabrać. No dobra, no to opuszczamy to miejsce w takim razie, tylko zalepmy je, żeby nie było widać, gdzie byliśmy. Nie widać, chociaż kurde, my mamy ten totem, nie? No, Ateny, widzowie, widać Ateny. Też tam się kiedyś udamy i zobaczymy, co tam takiego jest, chodźcie. Nie, na razie nic nie zbieramy. A ja bym zebrał jeżyny, trochę jeżyn, bo tak w sumie... A ile masz? Ja ci mogę dać. Możemy... Ja wiem, te krzaczki ale... weźcie, te krzaczki. Te krzaki, weźcie, żeby można było rozmnożyć, tak, je, nie? Tak, te tak. jeżyny. Słuchajcie, to pod domem je damy najwyżej, albo tam, nie? Kurde, myślisz, ile my będziemy jeszcze w tym niebie, ja chcę już tego jetlaka znaleźć i uratować. No, ja też. Gdzie jesteście? Obawiam się, że to nie będzie takie proste, ja jestem przed tobą chyba. Tutaj. Dobra, robimy tak, gravity block i my. Chodźcie, ktoś ze mną? Chcecie? Jestem. No. Ja mogę. Dawajcie w trójkę. Lecę w górę, w górę. Chłopu, slima, żeś wszedł. O, ja lecę. Patrzcie, widzowie, tam już się ukazują te nasze domeczki takie, a w tamtym miejscu jest domek aniołka. Taki malutki, taki, nie wiem, czy on tam mieszka na stałe. Tyci. Może się tu przeprowadził na chwilę, no może coś od nas chce, zobaczymy, widzowie. Właśnie, będzie coraz ciekawiej w tym niebie. To jest giga interesujące, co, jak to się potoczy, no ale jego nie widzieliśmy, ani widu, ani słychu, jeżeli chodzi płynę, o niego. Płynę. Chodźcie. Kto tam jest? Dave, a gdzie jest Bzyk? Jestem za wami jestem przy skrzynkach. Okej, widzowie, mamy tu dwa domeczki, to jest mój domeczek. No nie, a gdzie Dave, jest domeczek możesz zameczkać ze mną. Właśnie, a mi to Dave, nie zbudowaliście, nie? No, no bo ciebie nie było, bo ty nie gdzieś było tam... Nie było cię, każdy do siebie budował. Bo dla kolegi, jak na wizycie u lekarza jest, dobra, Dave, powiedz mi, Dave, w którym chcesz zamieszkać? Nie, bo... No wiesz, żadnym, bo to nie jest mój, nie? To... Kurde, lamusy, idźcie stąd. Dobra. Ja sobie zbuduję chyba swój. Ja wam pokażę od środka ten piękny domeczek. Wchodzimy, mamy tu okazałe piękne skrzyneczki. Wchodzimy do góry, łóżeczko i tyle. No i pokaż, ale a pokaż piętra, mój. Ale dwa piętra, taki funkcjonalny. A pokaż teraz mój domeczek przepiękny, teraz pokaż. Dobra, zobaczmy konkurencję. Dobra, mój domeczek, widzowie, jak widzicie, wchodzimy tędy, tutaj nowoczesny design, tak zwany 22 wieku. Ale, patrzcie, tutaj wchodzimy i macie, no i co nie ma, ale królik no to, jest za to. Ale królik jest. Nie, bomba chata, no. Czyli który dom wybierasz, Dave, w którym chcesz zamieszkać? No ale szczerze, więc tym jest to umarka chyba. Nie jest bardziej funkcjonalny. Jest to racja. Aczkolwiek gdzie ja bym rozstawił tutaj łóżko? U góry. Pom. A, koło ciebie! No oczywiście. Oczywiście, że tak. No dobra, w sumie. Dobra, odkładamy te rzeczy. Weźcie sobie jabłka na wszelki, książkę z piórem nie, tutaj mam, ten... i weźcie sobie też te gravity kilka. A. Mam gravity, no. Odłożymy w sensie, dobra. No i przede wszystkim, jak macie, to też złote jabłka. Dobra. Kliknijcie sobie w wyrko, żebyśmy się tu rozpilnili, prawda? Chodźcie. O tak, przydałoby się, no. Kliknę w twoje, bo nie mam wełny. No, kliknąłem. Ja też kliknę w twoje, bo ja nie mam łóżka. Nie da się kliknąć chyba. No. Łóżko jest zbugowane. Aha. Nie jest zbugowane. Może się nie da spać w niebie. Może się nie da spać w niebie. Nie działa, no właśnie. Bo zauważyliście kiedyś tutaj noc tak naprawdę? Nie ma nocy, no właśnie, to w ogóle się nie da spać. Tylko jak jest burza, to jest tak pochmurno. Właśnie, no. No dobra, no to co, idziemy prawda do tego domeczka. O, jeszcze są jeżyny też. A jeżyny, weźcie jeżyny posadźcie, bo dobra, już nieważne. Nie, na razie mamy. Na kamieniu! O kurde, robimy taki lot? No? Jak lecimy? No czemu beze mnie, no? Dobra. Musisz też masz, na swój kamień. No ja mam kamień, no. Ale chmursko tam leci, a wy gdzie? Gdzie jest Dave? Lecę. Na tobą. A nie, na tobą. Lecę najpierw zabić tego. Ale kurde, cię odepchnął, ty gdzie jesteś to? Tu, Bzyk? A gdzie jest tam? No za tobą, patrz, strzelę w ciebie. Dobra, tak go rozwalę. O, rozwaliłem, dobra, git. Strzeliłem w ciebie, Paweł. Lecimy, specjalnie. Lecimy do domu. Ej, nie dolecisz, ej, tam jest anioł, o kurde. Ej, chwila, o nie, ej, no, zobaczył, czy nie. Idziemy tam?
Nie, dawaj Dzianio, na chmurę, dawaj na chmurę, to jest chmura, to jest chmura, dawaj na chmurę. No nie dam rady, ja już lecę do niego, ja chcę się z nim przywitać. Chodź. O matko. Aniole, aniole. Halo? Mówisz po polsku? Dajcie śmiertelnicy. O, czemu tak agresywnie? Czemu tak agresywnie? Anioł, co jest? Ja cię nazywacie? Po polsku mówię, po polsku mówię. Nie lataj. Na mojej ziemi nie możesz latać. Nie mogę latać? Jak dobra, nie. A ty możesz latać, tak? Ty masz skrzydła. Sorry, anioł, nie, ja przepraszamy. Ja jestem aniołem. Okay, panie aniele, panie co ty ukradłeś, co to jest? Co? Mogę ci dać, pas, trzymaj. Nie ukradłem. Koczce. Stań na to. Porozmawiajmy w takim razie. Nie stawaj, nie stawaj. Patrzcie, każdy ma dwa pytania do anioła, Dave, Bzyku i ja. Dave, tak, dodaj dwa pytania anioły. Możemy aniołu dwa pytania ci zadać? Dobra, mogę zadać. Ja pierwszy? Tak, tak, jako, tak. Jaką masz dietę, bo trochę na masie jesteś, widzę tutaj. Już. Brzuch odstaje. Ja nie mam żadnej diety, ja nie muszę nic jeść. Jestem święty. O, to czemu jesteś gruby? Ale cię złamał w tym święty. Pytaniu. Złamał cię gruby. Pytanie. Co? Ale wygląda tak. Ej, faktycznie, czemu ty jest taki szeroki? No gruby jest. Czemu jest taki szeroki? A co to za dziwak? Okej, no kolejne pytanie od Dave'a do Anioła. Moje tak. Kolejne pytanie, ile waży... Zadaj, nie, zadaj tematycznie, Dave, nie zadawaj takich pytań, kurde, nie, pierwsze słowo do dziennika. Ale mnie ciekawi, no dobra, Jezus, no, gdzie pytania, jest Yeti? Pytania od Jetlaka. Gdzie jest Yeti? Nie, tego nie mogę wam powiedzieć. Co? Nie mogę wam odpowiedzieć na to śpiewaj, pytanie. Śpiewaj, śpiewaj, jak anioł. Powiedzieć? Bo, macie tu, to jest, kurde, jak mam o to powiedzieć? To jest tajemnica chyba, nie? Nie mogę wam na razie odpowiedzieć na ale to pytanie. Ale czemu ty jesteś taki gruby? Zostaw! Pierwszy raz! Przepraszam, oła, przepraszam! Wypadł za wyspę! Nie, ja chcę wypadł za wyspę! Powiedz mi, dlaczego anioł jest taki szeroki. Ej, dobra, panowie na słówko. Anioł, weź se tam, zostań i... O nie, zepsuł mnie. Rozmawiasz? No idę. Anioł, poczekaj, dobrze? My nie obgadujemy cię. Co jest, panowie? Panowie, wali tutaj coś. To co, z czym wali? Ale czym? No nie jest jakiś dziwny, nie widzicie tego? No właśnie ma głos taki, jak nie wiem, jakby no, nie odzywał taki... się całe życie. Ej, a myślisz, że ten anioł mógł na przykład tego naszego Yetiego, nie wiem, porwać czy coś? On... Mi się wydaje, że on go w życiu nie spotkał nawet. Nie szczerze. Wygląda w ogóle, jakby komuś muchy by krzywdy nie zrobił ten typ. No w sumie racja, czemu on jest taki gruby, ale tak na serio, bo on jest faktycznie szerszy. Ale ja tak nie zwróciłem na to uwagi, ale faktycznie jest nie, szerszy. Weź, ja nie wiem, czy on nawet zbroję nie, będzie jest, mógł założyć. Szorszy, dajmy mu zbroję, zobaczymy, czy ta zbroja też będzie szersza. Aniele, Aniele, mamy test. Anioł, test mamy. Załóż to. Weź to, no, weź. Załóż. Zbrojkę, załóż zbrojkę. Załóż. Nie. Nie może. Anioł, nie może założyć. Nie mogę tego się założyć. Nie może założyć. Dobra, to rzuć, bo to jest na mój rozmiar, wiesz, to nieważne. Nie. Po prostu jest za gruby, no taka jeszcze i nie mieści się, no, a nie, anioł, że nie anioł, może. Ale anioł, oddaj, anioł, halo! Słuchajcie! Anioł, oddaj mi zbroję! Oddaj to. On ukradł, ten żółty ukradł! Nie, jak to? Nie, ja nie ukradłem! Nie, to coś... Żółty. Anioł, czekaj, bo ty jesteś anioł. Anioł powinien być grzeczny, nauczać dobra. Czemu ukradłeś mi zbroję? Nie, ja ci wezmę. Bo tak nie szło. Dobra, mam. Ten anioł to nie jest normalny anioł, to jest anioł z jakiś nie, inny anioł. Bo ten żółty mi się nie podoba, ty ja, coś ukradłeś? Czemu ten żółty? Ukradłeś mnie żyny? No, ale ja, widać, jaki jeżyny? Że masz zdrowie do złych ludzi. Anioł, powiedz nam, co możemy dla ciebie zrobić? Co możemy dla ciebie zrobić, abyś powiedział jakąś drogę, albo jakieś wskazówki, albo gdzie po prostu jest Yeti, nasz przyjaciel. Dobry przyjaciel, bo on tu już jest naprawdę długo. Ponad chyba dwa tygodnie i naprawdę nie wiemy, jak się do niego dostać. Ja powiem inaczej, Paweł, to jest zbyt agresywnie. Ja bym się zapytał, słuchaj, anioł, my ci coś zrobimy. Zrobimy ci coś w podzięce, że możemy się z tobą spotkać i że odpowiedziałeś na nasze pytania. My ci coś zrobimy, tylko, no, wiesz, szukamy naszego przyjaciela. Możesz cokolwiek od nas chcieć, to możesz sobie zażyczyć. Więc jakby coś, to my jesteśmy do twoich usług, ale chcemy w zamian za to, żebyś nam powiedział, gdzie jest Yeti. Dobra, a teraz moja wersja. A może jeszcze najpierw... Przejdziemy na ty, bo tak gadać to... Ja jestem nie, jestem seksacją. Nie zasłużyłeś na mój szacunek na razie. Jeszcze nie, mówmy do niego, Aniele. Nie bardziej ten! A ja mam... Ja jeszcze pytanka takiego nie zadałem. Kto jest największym grzesznikiem z naszej trójki? Myślę, że... Ten żółty jest jeszcze tak. Ale to jest... Ale jak anioł tak mówi, to coś w tym musi być. Nie, to jest... Anioł ma zdrowie na grzechy. To jest ja nie, to... On to ma wyrysowane na twarzy, że jest... Co? Nieprawda! Wszystko wiadomo. Nie, to ten duch twój. Dobra, słuchajcie mnie teraz. Tak?
Jest jedno zadanie, które możecie wykonać. Mhm. Ten żółty powinien mieć jeszcze pierwszą karę, ale... Okej, okay, ale co nam da, jak zrobimy te zadanie? Co to da? Słuchajcie, no może wam powiem, gdzie jest Yeti. Ale to może. Jeszcze nie jestem pewien, czy wam powiem. Zależy, jak dobrze wykonacie to zadanie. Dobrze. Dobra. Wykonamy perfekcyjnie wykonamy. Dobrze. Słuchajcie, mnie śmiertelnicy za mną. Okej, idziemy. Śmiertelnikami, ale to jest wyzwisko, czy to po prostu jest taka nazwa na to nas? To jest... Nie, jesteście śmiertelnikami, ja też kiedyś taki byłem. Jak byłem taki, jak wy, dużo trenowałem. To jak stać się aniołem? Ja chcę zostać aniołem. Właśnie, jak latać? Niefajny sok. Dobra, słuchajcie mnie. Aha, jakiś soczek, okej, nieważne. Może kiedyś będziecie aniołami. To nie teraz, zostawmy to na potem, okej. Okay. No, co mamy zrobić? Prawo wygląda tak, to jest święta ziemia. No i tak, tutaj są takie jabłki. I musicie ich zebrać. Powiedzmy, no z 10 jabłek musicie zebrać. Okay. Przynajmniej, jeżyny to są chyba... Ja już mam, mogę ci dać. Ale nie, ale to krzaki. Świeże chcesz, okej. Nie, wszyscy teraz tutaj. Każdy, kto ukradł jeżyny, musi je wyrzucić. To są jak to, ale ja nie będę mieć co jeść. To nie jest święte, nie. No dobra, wyrzućmy wszystkie. Nie, ty nie musisz mieć jeżyn. Dave ale wyrzucił, nie? Dave, nie rób grzechu, już zróbmy ten. Dave, będziesz potępiony w niebie. O, widzisz, dobra. Widzisz, słuchajcie mnie. Teraz tak. Na dół? Zbieracie 10 jeżyn. No i co jeszcze? Kolejne zadanie. Będą 3 zadania. Drugie zadanie, czyli musicie poświęcić 10 świętych świnek. Mhm. I do tego ostatnie zadanie. Musicie wybudować krzyż na wysokość 10 kratek. Mhm. I tam... A z czego? I tyle. Z byle czego? Nie z byle czego. Drewno. Ja mam coś takiego, patrz, to anioł, coś taki blok może być? Nie może być, co to jest? Jak to nie, ale czemu nie? Jezus, ale agresywnie. Ale on ci nie lubi, bzyku, ale on ci nie lubi. Ja nie wiem, on ma do mnie jakiś problem. Co ty przeskrobałeś? Anioł, słuchaj, co ty przeskrobałeś? Ja nie wiem, ja byłem dobry, przecież... Ty chciała za takie grzechy, to... Co? Ale jak o tym mówisz? Marek, to jest diabeł w ciele wskrzeszony. Co jest? Ja nie rozumiem, czy on... Okej, czyli, a to z czego ten krzyż? Z chmury? Krzyż. Może z chmury, z tego materiału, z chmury. Może być. O, chmurki, dobra, z chmurki. Dobra, to działamy, to ja idę na chmurę. Dobra, anioł, to sayonara, a my lecimy. Sayonara. Idę na chmurę, dobra. To wy zbierajcie te jagody, czy coś, aby idę tą chmurę skopać. Ja zabijam świnie, Marek zbiera jagody. Ja przylatuję przez tą chmurę. Nie jagody, tylko jeżyny. Przylatuję przez chmurę. Się, to jest jedno to samo. Przylatuję przez chmurę. O, łopatą. Nie, to dobra. Samo. Dobra, zbieram, panowie. Niszczę chmurę. Dobra, anioł na nas poczeka, anioł na nas czeka, dobra. Obserwuje nas, także. Ja mam świnie! Się postarajmy. Ała, slime, ty szlamie jeden! Tak, widzisz, nie szlamie. Dobra, lecę do was. Czyli co mamy zrobić? 10 świnek, 10 jagódek i tyle, i krzyż. Tak. Okej, dobra. A gdzie wy jesteście? Ja zbieram jeżyny, jestem. A ile zabiliście świnek? Zero. Dawid? 3. Mam no to musimy dobra, jeszcze 7. Jeszcze 7. Powiedz, to jak pomóżmy będziesz się mu, bo ja widzę jakieś te, to ci pomogę. Kurde, te szlamy. Zabijajcie ja może tak. Ja zabiłem jedną świnkę. No nie wytrzymam z tymi szlamami. Nie. O kurde, super, prawie wypadłem. Dobrałem koksa. Uważaj, bądź ostrożny. Ja zginął, ja nie mam jedzenia. Ale co by cię zginął? Ja mam. Daj mi. No nie masz, no skąd? A no jeżyny zbieram teraz. Dobra, ale to daj. Nie można jeść. Nie możemy, jak co nie mamy można jeść? Dobra, ale nie można się oddać mu, no kurde. No to jemy to mięso z świni. Zbierzemy więcej. No. A w ogóle to on nie sprecyzował, czy to mają być krzaki, czy to ma być ten, jeżyny. Więc możemy mu dać krzaki jeżyn i będzie git. A dobra, ja mam ten kryształ regeneracji, to mi HP odradza. A, no to okay, easy. Ale mi po prostu o jedzenie... O, rośnie mi jedzenie. Dobra, ja zabiłem już 4 świnie, a wy? Okej, okay. Ja zbuduję ten krzyż, wiecie, bo ja nie widzę żadnych świnek. Ja też nie widzę w ogóle, no. Ale ile zabiłeś świnek? 4. No to jeszcze dwie. Na ile? Na 10 kratek? Raz. Kurde. Ja już widzę. Nie da. Mam 2 świnki. 2, 3. No to zabija je. 5, 6. Dobra, koniec, no. Poszło już. 1, 2. Kurde. Bije mnie ten dinozaur. Uważaj. Nie wiem, dobra. Dawaj do chatki tego, ja już jestem gotowy. Ja mam wszystkie chyba zadania, które nam kazał zrobić ten anioł, jest gotowy, ja mam wszystko. Jezu, jak ciężko to... Dobra. Kurde, co się dzieje? Co się dzieje, Dawidzie? No jakiś przeklęty potwór mnie atakuje. Dobra, powiedz mi, czy jest git ten krzyż. No jest git, jest.
Taki zwykły, no powiedział, że mam troszkę... Nie mogę rozwalić tego... No. Ile mamy świnek? Ile świnek? Ja już rozwaliłem 10, ja już rozwaliłem 10 świnek. A borówek? 20 mam borówek i 13 krzaków. Okej. Okay. No nie, no to możemy iść do niego chyba, nie? W sensie... Ej, wiesz co, ja bym wziął... Nie, ale czekaj, czekaj, Paweł. Ja bym jeszcze wziął coś, jakiś prezent, taki dodatkowy. Wiesz, coś, czego się nie spodziewa ten anioł. Może na przykład tutaj tą rudę taką złocistą. Złoto on ciebie takie... nie lubi, to ty chcesz mu jeszcze prezenty? Złoto mi się wydaje, że nie. Nie? No, ja jestem u góry już tutaj. Czekajcie, ja polecę. A gdzie Poczekaj, jesteście? Weź jakiś prezent, bo ja mam w domu jakiś prezent, wiesz, taki na przywitanie. On czeka na tym. Gdzie? Na drzewku obok domku, tylko czekać, ja myślę. Bo jakieś jedzenie by mi się przydało, ja nic nie mam. No ja mam borówek. Jak gdzieś, to ja przepalić? No dobra, w sumie mam łuk, który będzie ten. Czekajcie, to zabilę troszkę. Świń! O, od razu upieczone. Od razu upieczone, elegancko, dobra. Myk. Czyli co, a wy upieczone mu dajecie, czy nie upieczone? Nie, nie, ja mu daję nieupieczone. Nie upieczone, zwykłe. Dobra. Najzwyklejsze na świecie. Dobra, starczym, idę do was. Kurde! Chodźcie już do anioła, bo już mamy wszystko. Lecę, ja też. Ja mam nawet prezent. Kurde, trzeba taki. Zabić tego, to chmura, ona się co chwilę respi. Te chmurzasty są tak irytujące, że to skoniec. No. Wbijacie do niego, czy nie, bo ja już tu jestem. Tak, idę, lecę. Anioł! Nie, to śmiertelnicy! No już Cię mamy... Udało ci wykonać zadania? Tak, mamy prawie wszystko. Chyba wszystko, nawet więcej niż wszystko. Tak, dobra. Uwaga, po kolei! 10 pork chopów. Nie, postawcie w skrzynkę, Ale proszę wyrzucić skrzynka. Ten zakazany blok. Jaki ten? Zakazana tą cegłę. To jest piekielna cegła, proszę tego nie... Przepraszam. To wszystko no, tutaj, z nieba, wszystko. Tak piekielna. Cała ofiara, która ma być dla anioła, to tutaj dawaj. Proszę, pyk, wsadzamy do skrzynki. No to dawajcie, więc tak, dawajcie. Co chciał anioł? Tak, borówy, świeżo zebrane, 10 świeżo zebranych borów oraz 10 świeżo zebranych krzaków borówek. Chmurę. Zimna ale. A co to są za kule żelu? Kotlety dawaj. Kule żelu nie mogą być? No jakie kotlety? No przecież ze świń. Aaa! No dajcie. Halo, gdzie są tutaj te trzecie Kotlety dajcie. Tak, już, kotlety, już. Daj. Łap. Ile macie? Ja mam Git, było, 13, jest okej. Dobra, chodź, aniele, chodź. To więcej niż powinno być. Panie anioł. Ale ja mam jeszcze prezent specjalny dla anioła. Chcesz mi przekupić? Co, jaki prezent? Nie, patrz, jaki widzisz prezent? Tutaj, patrz jakie ładne, patrz jakie kwiatuszki ładne tutaj zdobyłem, tutaj. Jezus, ta chmura. O ty! Który to był? Co? To byłeś ty? To ja, nie ja, to nie, to nie. Zrobiłeś? Co, kwiatuszki po prostu posadziłem. To był on? To nie no, ja... Nie, to twoje stwory robią, to twoje stwory. Okej, mam nadzieję, bo jak nie, to ręka twoje chmury. Gdzie ty idziesz, bzyku? Nie, ja robię wyskocznie, ja robię jumpa. A, ale chodź, bo jeszcze krzyż aniele, chodź. I właśnie pokażcie mi krzyż, bo ja go nie widziałem. Jest tam. Widzisz, wysoki. Okej, krzyż. Zobaczyć. No tak on sobie może latać szybko, ja też tak chcę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no dobra, zadanie zaliczone. No, czyli wszystko dobra, wykonaliśmy, to gdzie jest Yeti? Czekam, to nie tak szybko, tak? No, zaraz się odpowiem, gdzie jest Yeti. Albo może on w ogóle nam nie odpowiedzi tak z Yeti. Nie, no nie odpowie nam. Ale to powiedz, ale to, że możesz to powiedzieć, czy jakoś tego nie możesz powiedzieć, bo coś. Anioł! Sprawa wygląda następująco. Nie powinienem wam tego mówić. Jak nie Kurde, to jest bardzo skomplikowane, no. Nie wiem, czy mogę wam to powiedzieć. Anioł, to zdecyduj się, tak, może nie. Wam to powiem. No nie, no ale... Dobra, jaki skam. Dobra, nie. Słuchajcie. Anioł nas wyczekał. Powiem wam za 24 godziny. Tak, dobra. W tym miejscu. Za 24 godziny to 24 ty godziny. Ale dobra, ale może musi się dowiedzieć, może nie wiem, jest jakaś wyższa siła, on jest tylko aniołkiem. O nie. Ja muszę się zapytać bóstwa, czy ja mogę to wam powiedzieć. I no dopiero właśnie. Wtedy może wam jutro powiem. Za 24 godziny. Dobra. Wpływam do góry. Zbudowaliśmy tutaj bieżnię, Marek nie zbudował bieżnię. Nie, to jest autostrada, Zobacz, jak autostradę robię. To jest po to, żebyśmy szybciej mogli po prostu przechodzić tędy. Pa, jak autostrada, hopie. Pa, Paweł. O! Wejdź, ja nie mogę! Aniołku będzie... A, już aniołka nie ma, dobra. O Jezu! Paweł, weź se nie skacząc, po prostu se tak leć. Weź se tak do przodu. Jaka autostrada! Ale wylot! O kurde! Jaka autostrada, weź to zobacz! Tylko, że my nie wyrobimy na tym zakręcie. Wyrobimy! Ale to trzeba shifta przytrzymać, ale to jest tak jak super! Jak shifta? O, patrz jak pelerynka do góry leci!
Dawaj, Dawid, dobra, dawaj, chodźcie do domku, nie przeszkadzajcie już aniołkowi, bo się wkurzy. My się, widzimy się z nim jutro. Ja. Chodźcie, dobra, chodźcie. Dobra, dobra widzowie, no dowiedzieliśmy się w sumie, no nie za dużo, ale troszkę podniecaliśmy się aniołkowi, także może jutro zobaczymy po prostu, co będzie. No nie wiem, co nam powie. Widzowie, łapeczki zostawiajcie, może jest jakaś większa siła niż anioł po prostu, który se lata. Możliwe, zobaczymy. O matko. Także łapkujcie i do jutra. Na razie.